Pani marszałek, panie i panowie posłowie, panie ministrze, nie sposób przy tej okazji nie zapytać, kiedy odbędzie się Komisja Finansów Publicznych, w trakcie której moglibyśmy porozmawiać właśnie o problemach dotyczących wprowadzenia kas i zmiany dotyczących dziś zatrudnionych na przykład w służbie celnej pracowników. Według pisma z dnia 27 stycznia wynika, że maksymalnie 8525 obecnie mianowanych funkcjonariuszy celnych otrzyma propozycję służby. W związku z powyższym ucywilnionych lub zwolnionych będzie około 5600 funkcjonariuszy celnych z łącznej kwoty 14 140 pracowników na dziś. Chcieliśmy porozmawiać o tym na Komisji Finansów Publicznych, a także o innych wątpliwościach związanych z KAS. Do dziś ta komisja nie została zwołana. I czy to w związku z tym, że według tych danych PiS musiałby przeznaczyć na odprawy dla pracowników 200 milionów złotych, wprowadzacie ten zapis, o którym mówił mój kolega, czyli wykluczających część zwalnianych czy ucywilnianych osób właśnie z prawa do odprawy. Ci ludzie nie odchodzą z pracy dlatego, że chcą, tylko dlatego, że PiS wprowadza zmiany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.